W jaki sposób podatnicy mogą chronić się przed skutkami wejścia w życie klauzuli obejścia prawa? Otóż z jednej strony minister finansów nie będzie mógł wydawać interpretacji indywidualnych w odniesieniu do sytuacji, w których może dojść do unikania opodatkowania lub nadużycia podatkowego w podatku VAT. Natomiast z drugiej strony przepisy wprowadzą możliwość uzyskania tak zwanej opinii zabezpieczającej, kosztującej 20 tysięcy złotych, w których minister finansów będzie mógł wydać opinię na temat planowanej transakcji, kiedy podatnik we wniosku poda ekonomiczne uzasadnienie. Jeśli minister finansów wyda pozytywną opinię zabezpieczającą, klauzula nie będzie mogła mieć zastosowania do transakcji opisanej przez podatnika. Opinie zabezpieczające będą poddane kontroli sądów administracyjnych.